Cześć, ja jestem Sarczy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z remake'u pierwszej części Crasha Bandicoota na PlayStation 4. Dzisiaj jest prawdziwe święto dla fanów tej serii, bo to właśnie 30 czerwca 2017 roku na PlayStation 4 ukazuje się Crash Bandicoot Insane Trilogy, czyli odświeżona kolekcja trzech pierwszych części kultowej platformówki Crash Bandicoot, pierwotnie stworzonej przez studio Naughty Dog, a teraz za tą odświeżoną trylogię odpowiada zespół Vicarious Visions. No i trzeba powiedzieć, że jest to tytuł, na który ogromnie czekałem i z wielką przyjemnością zaprezentuję wam właśnie odświeżoną jedynkę. Jak zapewne wiecie z moich serii Zagrajmy z pierwszej i drugiej części, którą już nagrywałem na kanale, jestem ogromnym fanem tej serii platformówek, przychodziłem je wielokrotnie, wiem na ich temat praktycznie wszystko i niesamowicie wyczekiwałem tego remake'u, tym bardziej, że mamy aż trzy części. Ja w tym momencie mogę wam na pewno obiecać nagranie jedynki na 100%. It's Crash Bandicoot! Tak jest, w tyle słyszymy Cortexa, który zresztą ma głos nie z trylogii oryginalnej, ale z późniejszych odsłon Crasha. No ja już się osobiście nie mogę doczekać, nie będę tutaj chyba zbyt długo zwlekał. Mam nadzieję, że będziecie mi przy tej serii towarzyszyć i że będzie wam się podobała. Na razie właśnie gra jest dostępna tylko na PlayStation 4. Są pewne plotki, że gra kiedyś się ukaże na innych platformach sprzętowych, ale na razie te plotki nie zostały oficjalnie potwierdzone, więc póki co mamy do czynienia z ekskluzywem na PS4. Dajcie znać w komentarzach, czy sami zamierzacie zagrać w ten remake, jakie macie wspomnienia związane z Crashem. A ja zaczynam nową grę. Jak widzicie, tytuł jest dostępny w angielskiej wersji językowej, chociaż to nie jest duży problem, bo gra nie ma jakoś dużo tekstu, szczególnie pierwsza część, aczkolwiek intro, czyli film wprowadzający, ja wam tutaj przetłumaczę i dodam polskie napisy stworzone przeze mnie, abyście mogli zrozumieć tło fabularne tej gry. A o samej produkcji będę jeszcze oczywiście opowiadał wam bardzo dokładnie później. But Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This bandicoot will be my general. He will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Prepare the female bandicoot. Ależ ten film przerwnikowy świetnie wyglądał. Porównajcie to sobie teraz koniecznie z pierwotną wersją, którą nagrywałem w zeszłym roku. Zobaczcie, jak to wyglądało w pierwszej części z 96 roku i jak to wygląda teraz. No i w ten oto sposób, panie i panowie, obejmujemy kontrolę nad Crashem, grając na PlayStation 4. No coś niesamowitego dla mnie osobiście, prawdziwa nostalgiczna wycieczka w przeszłość, móc właśnie zagrać w ten tytuł na PlayStation 4. Jaram się niesamowicie tą premierą, uwierzcie mi, i już teraz wiem, już teraz jestem pewien, że spędzę tutaj no, wiele godzin przyjemnej rozgrywki, nagrywając dla was ten tytuł na 100% oczywiście, tak samo jak to robiłem z pierwowzorem, aż dosłownie nie wiem od czego zacząć, bo naprawdę w tym momencie tyle pozytywnych emocji mi tutaj towarzyszy, że tego się naprawdę absolutnie nie da opisać. No jeśli kojarzycie jedynkę z PlayStation, to widzicie doskonale, jak świetnie został ten poziom odwzorowany i dostosowany do współczesnych standardów.
Mamy najnowszą, oczywiście przepiękną oprawę graficzną, cudownie to wygląda, jestem zachwycony po prostu. Oglądając wcześniej gameplaye już widziałem, że wygląda to wszystko bardzo ładnie, ale co innego oglądać gameplaye na YouTubie, które były udostępniane przez twórców, a co innego zagrać samemu i zobaczyć to na dużym ekranie telewizora. No coś pięknego. A to, co ja teraz robię, to ci z was, którzy oglądali moją serię z Crasha jedynki, zapewne pamiętają, że tutaj właśnie lecąc do przodu i zbijając te skrzynki, bardzo się przybliżyłem do ukończenia tego poziomu na 100%. Brakuje nam jeszcze dwóch skrzynek, które zdobędziemy teraz z tej ścieżki, bo wcześniej mieliśmy rozgałęzienie. I proszę bardzo, pierwszy etap będzie ukończony jak najbardziej na 100%. Zdobywamy przezroczysty klejnot, który właśnie jest nagrodą dla nas za zdobycie wszystkich skrzynek w tej świetnej platformówce. Coś niesamowitego, nawet właśnie mamy ten ekran podsumowujący, identyczny jak w pierwszym Crashu, tylko oczywiście unowocześniony przy tej oprawie graficznej. Kurde, niesamowita sprawa teraz móc w to zagrać i już się nie mogę doczekać, jak kolejne poziomy zostały przez dewelopera odświeżone. Przeniesiemy się teraz na wyspę, z której, jak pamiętacie być może z mojej serii Zagrajmy w Crash Bandicoot, będziemy tutaj przenosić się do poszczególnych etapów. Tutaj w ogóle w tym remake'u dodano możliwość obracania kamery. Możemy sobie obejrzeć wyspę z różnych stron, nie chodząc tutaj Crashem, ale właśnie po kolei będziemy kolejne etapy odkrywać. I już jedna ważna nowość, o której warto wspomnieć, mianowicie twórcy dodali tutaj w każdej części Crasha czasówki. Kto grał w oryginalną trylogię, ten pewnie pamięta, że dopiero w trzeciej części studio Naughty Dog dodało czasówki, czyli możliwość przechodzenia poszczególnych poziomów na czas i zdobywania za to specjalnych reliktów, a tymczasem w remake'u mamy możliwość przechodzenia tych poziomów na czas w pierwszej, drugiej i w trzeciej części, więc ja prawdopodobnie pod koniec serii będę te czasówki przechodził i wtedy będziemy sobie właśnie poszczególne poziomy przechodzić na czas, co oczywiście zajmie nam dużo mniej czasu niż przejście za pierwszym razem, ale też oczywiście wam to pokażę, jako że jest to przejście gry na 100%. Tutaj zresztą widzicie, na przykład, żeby zdobyć ten szafirowy klejnot, właściwie to nie klejnot, tylko relikt, to trzeba przejść poziom w czasie poniżej 34 sekund. Plus jeszcze mamy tam skrzynki, które nam ten czas zatrzymują, ale o tym będę mówić dopiero za kilka odcinków. Na razie przejdźmy do drugiego etapu Jungle Rollers. I tutaj też warto wspomnieć o wielu kwestiach, o których nie chciałbym zapomnieć na pewno w tym odcinku. Pamiętacie zapewne, że mówiłem w swojej serii, jak trudną grą jest pierwszy Crash Bandicoot, szczególnie jeśli chce się go przejść na 100%. Oczywiście nadal jest to wymagający tytuł w porównaniu do wielu innych dzisiejszych produkcji, ale nie zmienia to faktu, że też studio Vicarious Visions bardziej dostosowało, można powiedzieć, tą produkcję do dzisiejszych czasów. To znaczy, na przykład w pierwszej części nie ma już tego problematycznego wymogu, że nie możemy ginąć na wszystkich etapach, jeśli chcemy przejść grę na 100%. Tak więc tutaj nawet jakbym zginął, to i tak nic strasznego mi się nie stanie, bo będę mógł rozpocząć od punktu kontrolnego i normalnie kontynuować. Czyli tak jak to było w częściach od dwójki już. Tutaj mamy klejnot, na razie nieaktywny, dopiero z czasem go zdobędziemy, jak pamiętacie. Naprawdę, tyle jest rzeczy, o których chciałbym tutaj wspomnieć, a wręcz nie ma kiedy, ale to oczywiście jeszcze będziemy nadrabiać sobie z czasem. Pewne jest jedno, jestem absolutnie zachwycony. Też jest kolejna nowość, oczywiście zgarnianie trofeów to osobna sprawa, ale tutaj spróbujmy zgarnąć dodatkowe życie. Uważając oczywiście na TNT, to mi się udało jak najbardziej. Ale kolejną nowością w tej części, która też oryginalnie została wprowadzona dopiero w trzeciej odsłonie, jest to, że pod trójkątem możemy sobie podejrzeć, ile skrzynek jest maksymalnie na danym etapie. Mamy 27 na 43 skrzynki.
Wcześniej, w pierwszej i drugiej części, nie mieliśmy podane w każdym momencie, ile tych skrzynek potrzebujemy. Tak samo tutaj, słuchajcie, jak pamiętacie z mojej serii z jedynki, zbieramy też takie symbole tauny na niektórych etapach, które odblokowują nam bonusową sekcję. I teraz właśnie przy przezroczystym na razie krysztale widzimy, że mamy 2 na 3 takie wizerunki tauny. Teraz tutaj zdobędziemy trzeci i automatycznie nam się platforma aktywuje. I też kolejna ważna zmiana. W pierwszej części na PlayStation 1 pamiętacie, że poszczególne sekcje bonusowe były właściwie jedynym sposobem, żeby zapisać stan gry. Tutaj dla wielu osób będzie to bardzo dobra zmiana, a mianowicie w tej części zapisuje się gra po przejściu każdego etapu, czyli tak jak było już później w każdej kolejnej osłonie, że mogliśmy zapisywać po przejściu każdego etapu. Tu mamy nawet autosave'y, jest nasza tauna, która została schwytana właśnie przez Cortexa i tutaj właśnie dopiero mogliśmy zapisać, a jeśli zginęliśmy, to nie mogliśmy takiego bonusu powtórzyć. Tutaj to zmieniono. Można zginąć jak najbardziej w bonusie i później go sobie powtórzyć przy ewentualnym zgonie. A właśnie gra zapisuje się po prostu po przejściu poziomu. Jeszcze taka jedna zmiana jest taka, że jeśli chcecie przejść poziom na 100%, to tym razem również w bonusie musicie zebrać wszystkie skrzynki. Czyli też tak jak to było od drugiej części, bo w pierwszej akurat gra nie wymagała, abyśmy wszystkie skrzynki zbierali w bonusie. Aczkolwiek tego poziomu nie przejdziemy na 100% za pierwszym razem, bo jak być może pamiętacie z mojej serii z oryginalnego Crasha, brakujące 3 skrzynki możemy zdobyć dopiero wtedy, jak na innym etapie zgarniemy sobie kolorowy klejnot. I w ogóle zdobywanie kolorowych klejnotów to jest to, o czym zaraz też wam powiem. Tutaj oczywiście mamy informację, bardzo podobną jak w pierwszym Crashu z 96 roku, informację, że ominęliśmy 3 skrzynki. No cóż, ominęliśmy je, bo nie było innego wyjścia. Nie da się za pierwszym razem tego poziomu przejść na 100%, jak zapewne pamiętacie. W każdym razie mówiłem o tym, że w tej części nie trzeba przechodzić wszystkich etapów bez straty życia, ale na tych poziomach, gdzie mamy zdobyć klejnot kolorowy, to ten wymóg ma zostać zachowany. To znaczy tam, gdzie kolorowe klejnoty będziemy zbierać, a takich poziomów w jedynce jest 6, to na tych poziomach nie będziemy mogli zginąć, żeby ten kolorowy klejnot otrzymać. Więc ten akurat wymóg tutaj pozostał w tym przypadku. Tymczasem rozpocznijmy sobie trzeci poziom, The Great Gate. Tutaj mamy informację, że nie zdobyliśmy właśnie jeszcze klejnotu, a także jeszcze tej nagrody za czasówkę. A tutaj już klejnocik mamy, bez oczywiście nagrody za czasówkę. Dobra, zaczynamy trzeci etap i krótko mówiąc, dążę do tego, że chciałbym naprawdę zachęcić was gorąco do zakupu tej gry z tego względu, że po prostu no jestem osobiście wielkim fanem Crasha. Sam bym chciał, żeby więcej osób tą grę poznało, bo uważam, że po prostu jest tego warta. A zmiany, które zostały tutaj wprowadzone, sprawiają, że gra oczywiście nadal jest wymagająca, ale jednocześnie nie jest tak przegięta, jak dla niektórych mogła być oryginalna część z 96 roku. To co ja teraz robię, to korzystam z tymczasowej niezniszczalności, którą zdobywa się, jak pamiętacie, po zdobyciu 3 masek Aku-Aku. Wtedy można sobie przebiegać przez przeciwników i ich automatycznie pokonywać. Jedynie jeśli spadniemy w przepaść, to nawet właśnie tymczasowa niezniszczalność nam nie pomoże. Tutaj przed nami bardzo ważny moment na tym etapie. Aczkolwiek teraz też niekoniecznie potrzebny. Żeby zdobyć tą skrzynkę na górze, to trzeba na tego żółwia naskoczyć. I wtedy zdobywamy kolejną niezniszczalność. Mamy znowu wizerunek tauny. Tutaj dodatkowe życie. Czas może też wspomnieć o paru takich podstawowych kwestiach w Crashu, o których oczywiście nie każdy musi wiedzieć. Mianowicie właśnie podstawą w tej platformówce jest oczywiście zbieranie skrzynek. To one są wymagane do przejścia gry na 100%, bo za skrzynki dostajemy przezroczyste klejnoty. Trzeba też właśnie będzie zdobywać klejnoty kolorowe, aby aktywować sobie oddzielne sekcje. Ale zbieramy też takie owoce Wumpa, których zdobycie 100 sztuk
daje nam dodatkowe życie dla Crasha. Owoce Wumpa przypominają wielu osobom jabłka albo owoce mango, ale w serii Crash Bandicoot nazywa się to właśnie owocami Wumpa. Tutaj mamy skrzynkę TNT, którą rozbijamy skacząc na nią i wtedy po 3 sekundach taka skrzynka się rozbija. Zdaję sobie sprawę, że mówiłem o tym wszystkim w moich seriach z Crasha 1 i z 2, ale nie zmienia to faktu, że chcę o tym też wspomnieć no również w tej serii, bo na pewno nie każdy, kto ogląda teraz tą serię, musiał oglądać moje serie z poprzednich części. Nie każdy musi po prostu znać poprzednie odsłony. Więc chcę również przedstawić grę tym osobom, które na przykład po raz pierwszy teraz widzą Crasha i się zastanawiają nad zakupem. W ogóle poziom The Great Gate, czyli ten, który teraz przechodzimy, jest kolejnym poziomem, którego nie przejdziemy za pierwszym razem na 100%. Jak widzicie, brakuje nam tutaj 8 skrzynek, a to dlatego, że tutaj mamy taki właśnie przezroczysty klejnot. On się aktywuje dopiero wtedy, jak zgarniemy kolorowy klejnot na oddzielnym etapie. Więc też identycznie to wygląda jak w oryginale z 96 roku, ale niesamowitą radochę, powiem wam, sprawia mi wychwytywanie takich drobnych różnic, drobnych niuansów i oczywiście będę starał się wam o nich opowiadać na przestrzeni całej serii, no bo przecież wielokrotnie przechodziłem poszczególne części Crasha, jedynkę ostatnio przechodziłem w zeszłym roku, nawet na kanale, i mam tą grę bardzo dobrze w swojej pamięci. Teraz poziom Boulders, jest to akurat etap, w którym możemy na szczęście za pierwszym razem zgarnąć wszystkie skrzynki, więc o to się postaramy, a jest to poziom bardzo fajny, bo wprowadzający nową mechanikę. Otóż nie będziemy tutaj mieli tylko i wyłącznie takich typowych platformowych poziomów, gdzie tylko chodzimy, skaczemy i zbieramy różne skrzynki, czy też właśnie owoce Wumpa. Ale mamy też inne mechaniki, tak jak tutaj na przykład biegniemy w stronę ekranu i uciekamy przed wielką kulą, która nas goni. Co zresztą już też mówiłem niejednokrotnie, że to właśnie seria Crash Bandicoot spopularyzowała taki motyw, że biegniemy w stronę ekranu. Wcześniej można powiedzieć, że w grach takiego motywu nigdy nie było, a dopiero studio Naughty Dog za sprawą właśnie swojej gry sprawiło, że później twórcy innych produkcji również tego typu momenty w grach, i to nie tylko w grach platformowych, też twórcy umieszczali. Jestem naprawdę zachwycony poziomem wykonania tej odświeżonej kolekcji i nie chodzi mi tylko o grafikę, która oczywiście, że jest piękna i robi ogromne wrażenie, ale powiem wam, że w tą grę no, gra się po prostu jak w starego dobrego Crasha. Oczywiście drobne niuanse czuć w sterowaniu. Steruje się teraz tak jakby płynniej, można powiedzieć. Crash jest jeszcze bardziej responsywny. Ale proszę bardzo, zgarniam też klejnot, mam wszystkie skrzynki, przechodzimy poziom. No jeszcze nie do końca na 100%, bo będziemy musieli później przejść go na czas, ale na razie wszystkie skrzynki zdobyte, mamy perfekt i jest już 10% gry ukończone. Tam macie też takie kluczyki, znaczy był kluczyk jeszcze, na razie mam 0 kluczyków, bo też oczywiście na pewnych etapach będziemy mogli zgarnąć klucz, który odblokuje nam dostęp do osobnego poziomu. Ale o tym jeszcze będę mówił z czasem, to wam pokażę później. Teraz czas na poziom Upstream. Przechodzimy to praktycznie z marszu, po kolei następne etapy, no bo naprawdę niesamowita sprawa. Jestem ciekaw, jak wy zapatrujecie się na tą odświeżoną trylogię. Ja powiem wam, że już dawno się tak nie jarałem jakimś remake'iem, jak właśnie w przypadku tej kolekcji. Ogromnym jestem fanem serii Crash Bandicoot i mocno liczyłem na to, że studio Vicarious Visions da radę i że dostaniemy bardzo dobrą, odświeżoną kolekcję. Ale mimo wszystko miałem pewne obawy, bo wiadomo, że to było też trudne zadanie dla twórców, żeby zrobić to dobrze, a jednak im się udało i to jest coś niesamowitego. A ja już mówię teraz, że się udało, bo po prostu to się czuje już przy pierwszym kontakcie. Wszelkie recenzje na temat Crasha też są bardzo pozytywne,
Więc ja już naprawdę po tym pierwszym kontakcie z grą jestem w stanie wyczuć, że no nie zawiodę się. Nie zawiodę się absolutnie na tej kolekcji, że spędzę z nią masę czasu. Po prostu, tak jak mówiłem, gra mi się w to praktycznie tak samo jak w Crasha z PlayStation 1, a to jest naprawdę bardzo duży komplement dla tej gry. Bo o to tutaj właśnie chodziło, aby zachować ten feeling z pierwszych trzech Crashów. I to się naprawdę twórcom, kurczę, udało. Coś niesamowitego. Tutaj uważajmy na tą roślinkę, która może nas dziabnąć. I patrzcie, po lewej stronie na wodzie widzicie kolejne przezroczyste klejnoty. Więc już możecie się domyślać, że jest to następny poziom, którego na razie nie przejdziemy. Nie możemy przejść na 100%, bo musimy na innym etapie zdobyć najpierw kolorowy klejnot. A tutaj czeka nas kolejny wizerunek tauny i znowu przechodzimy do etapu bonusowego. I jeszcze raz przypominam, teraz możemy na etapie bonusowym zginąć, możemy go powtarzać do woli, ale dla odmiany musimy tutaj zdobyć wszystkie skrzynki, więc na tym polega główna zmiana. Co wcale nie będzie takie proste, bo te poziomy bonusowe akurat były dość wymagające, jeśli chciało się wszystkie skrzynki zdobyć. Ale fakt, że będzie można to powtarzać w razie ewentualnych zgonów, to sprawia, że będzie też to bardziej przyjazne dla graczy. Ja akurat, wiadomo, no, znam tą grę bardzo dobrze, więc też potrafię sobie już w niej po prostu całkiem nieźle radzić. Ale cieszę się też jednocześnie, że właśnie te zmiany, które w gameplayu zostały tutaj wprowadzone, że one powinny, myślę, zachęcić również nowych graczy, którzy być może wcześniej bali się zabierać za Crasha z uwagi na wymagający poziom trudności. A tutaj właśnie jest to tak zaprojektowane, żeby też i początkujący sobie poradzili. Brakuje nam trzech skrzynek, które właśnie zdobędziemy, kiedy będziemy mieli dopiero kolorowy klejnot, więc musimy na to jeszcze poczekać. Znowu informacja o trzech właśnie pozostałych skrzynkach do zdobycia. I warto też powiedzieć o kolejnej nowości, która w tej części jest wprowadzona. Mianowicie będziemy też mogli opcjonalnie grać jako Coco Bandicoot, czyli siostra Crasha, która została wprowadzona dopiero w części drugiej. A tutaj już możemy... Znaczy, właściwie w części drugiej została wprowadzona, że ją zobaczyliśmy, ale nawet nie mogliśmy nią sterować, a sterować nią mogliśmy na wybranych etapach w trójce. A tutaj możemy właśnie w poszczególnych częściach grać jako Coco, tylko najpierw muszę ją odblokować, co ma właśnie nastąpić po pokonaniu pierwszego bossa, z którym teraz będziemy walczyć. Jest to Papu Papu i też zapewne doskonale go pamiętacie, jeśli graliście albo oglądaliście moją serię z pierwszej części. Proszę bardzo, oto i on. Ogólnie walka nie jest szczególnie trudna. Polega na tym, żeby po prostu kilka razy naskoczyć na Papu Papu. I tutaj też mogę wam sprzedać taki myk, że najlepiej ukrywać się tutaj na górze, znaczy na tym tronie. Wtedy jesteście pewni, że no, Papu Papu was nie uderzy. Możecie naskakiwać ciągle na niego, więc jeśli z jakiegoś powodu mielibyście problemy z tą walką, to wtedy warto skorzystać z tego sposobu, że skakujemy na ten tron i go po prostu pokonujemy. Proszę bardzo. Fajne są też te animacje Crasha. Zawsze animacje tej postaci były bardzo ciekawe już w oryginale. Teraz za sprawą jeszcze lepszych możliwości graficznych dostaniemy jeszcze ciekawsze animacje, bo dochodzi do tego jeszcze fajniejsza mimika twarzy i tak dalej. No, wygląda to naprawdę wszystko świetnie. I teraz właśnie powinna się odblokować możliwość zagrania również jako Coco Bandicoot. Proszę bardzo, mamy maszynę czasową Coco i teraz właśnie spróbujemy dołączyć ją do naszej przygody. Tak jest. I od tego momentu, wciskając R2 właśnie tutaj na tej mapce, mogę przełączać się pomiędzy Crashem a Coco i tak naprawdę każdy poziom, prawie każdy, bo nie wszystkie, będzie można przechodzić jako Coco. Również od tego momentu. Ja oczywiście przez większość serii będę grał jako Crash. Siłą rzeczy jest to, jakby nie było, gra z Crashem w roli głównej.
ale na pewno, poczynając od kolejnego odcinka, na niektórych etapach pokażę wam również, jak gra się jako Coco, a na dzisiaj to będzie wszystko. To był taki premierowy materiał, w którym wam chciałem pokazać pierwsze poziomy i tak udało mi się ich pokazać bardzo dużo, włącznie z pierwszym bossem, więc będę się z wami powolutku żegnał, no i czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, jakie są wasze pierwsze wrażenia, napiszcie, czy gracie już tą odświeżoną kolekcję, a jeśli nie, a macie PS4, to naprawdę gorąco polecam. No przynajmniej wiecie, ja to mówię z perspektywy fana Crasha, jestem po prostu zachwycony, musicie też to brać pod uwagę, że jestem fanem tej marki, po prostu entuzjazm udziela mi się niesamowity, kiedy gram w ten remake, bo to dla mnie jest no prawdziwe spełnienie marzeń, że można sobie zagrać w naprawdę świetne części Crasha, również na najnowszej konsoli, właśnie na PS4, więc to jest rzecz niesamowita, bo właśnie oryginalną trylogię z PS1 uważam do tej pory za najlepsze części tej serii, bo to one zostały stworzone przez studio Naughty Dog i teraz właśnie wygląda na to, że te trzy odświeżone części bardzo dobrze działają, bardzo dobrze wyglądają właśnie na najnowszej konsoli i więcej osób będzie mogło poznać tę świetną serię, jaką jest Crash Bandicoot. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górze, jeśli wam się odcinek podobał. No i do usłyszenia w następnym odcinku, w którym będziemy kontynuować naszą drogę ku 100% tej naprawdę świetnej, ale to rewelacyjnej produkcji. Do usłyszenia!